Gdzie się podziała reszta smoków? Hej, szukam was i szukam. Gdzie wy jesteście? Hej, gdzie jesteście? Ojej, a gdzie ja trafiłem? To wygląda na jakieś zaczarowane miejsce. Ojej, jak tutaj jest pięknie. Chyba spędzę tutaj cały dzień. Wydaje mi się, że nie będę się tutaj nudzić. Ojej, magiczne kryształy, ale one pięknie wyglądają. I tutaj też są, ale ich jest tutaj dużo. O, lina na drzewie. Ciekawe, czy uda mi się do niej podskoczyć. Hop, hop. O, udało mi się. O, teraz spróbuję wejść jeszcze wyżej. Idę, idę, dam radę, na pewno mi się uda. Udało mi się. A kuku, jestem wysoko na drzewie. A kuku. Ojej, gdzie ja trafiłem? To chyba jakiś magiczny pokój. Oj, usiądę tutaj na chwilę i odpocznę. Mogę poczytać stare księgi i obejrzeć piękne kryształy. A co to za wielkie liście? Wygląda, jakby się coś za nimi chowało. Spróbuję się tam jakoś przedostać. Ojej, jaki malutki, śliczny pokoik. Śliczna, mała komnata. O nie, co się dzieje? To się rusza. O nie, zatrzymaj się. O, już, nie, nie, zatrzymaj się. Proszę, chcę stąd jak najszybciej wyjść. Proszę. O, spróbuję się chyba wdrapać na tę wieżę. Zaraz będę u góry. Zaraz, oj, oj, zaraz tam dolecę, dolecę. Jest, udało mi się. Ale tutaj jest pięknie. Z góry wszystko wygląda inaczej. Piękne miejsce. To chyba będzie moje ulubione miejsce widokowe. Wow, ale pięknie. To będzie bursztynowa wieża. Ojej, tutaj wszystko jest takie piękne, tylko że nudzi mi się tutaj samemu. Tęsknię za moimi wszystkimi przyjaciółmi. Witaj, mały smoczku. Kto to? Kto to powiedział? Kto tutaj jest? Kto tutaj jest? Niech się zaraz pokaże. To ja, smoczku. Kryształowe zwierciadło. Jakie zwierciadło? Kto to mówi? Spójrz tutaj na dół do mnie. Ojej, jak to możliwe? Dlaczego ty mówisz? Kochany smoczku, jestem zaczarowanym zwierciadłem. Przemawiam zawsze wtedy, gdy ktoś jest smutny. Ojej, to jakaś magiczna sprawa. Słyszałem, jak mówisz, że jesteś smutny i ci się nudzi. Prawda, prawda. Tak właśnie przed chwilą mówiłem. Aby cię uszczęśliwić, spełnię twoje trzy życzenia. Dam ci teraz chwilkę na zastanowienie się. To wspaniale, to wspaniale. Tylko o co ja mogę poprosić? O co ja mogę poprosić to magiczne zwierciadło? O słodycze, o nowy rower, a może o jeszcze więcej zabawek? No sam już nie wiem, ale chyba wiem. Teraz już chyba wiem, co mnie uszczęśliwi. Już jestem i już mam to życzenie. Już wiem, o co cię poproszę. Tak, smoczku, słucham cię. Powiedz pierwsze życzenie. Bo tak naprawdę to ja nie mam trzech życzeń. Ja mam tylko jedno. Będę cię prosić tylko o jedną malutką rzecz. Oj, smoczku, bardzo dziwne. Wszyscy zawsze mają trzy duże życzenia, a ty masz tylko jedno? Tak, tak. I bardzo cię proszę, spełnij tylko właśnie to jedno życzenie. Dobrze, zrobię wyjątek i spełnię tylko jedno. Kochane zwierciadło, bo ja pragnę tylko o jednej rzeczy. Chcę, aby tutaj, w tym magicznym miejscu, pojawili się moi przyjaciele.
tylko to mnie uszczęśliwi. Oj, smoczku, to naprawdę piękne życzenie. Już się robi. Witaj, Zafiras. O, witajcie, witajcie, moi przyjaciele. Tak bardzo za wami tęskniłem i tak cieszę się, że tutaj jesteście ze mną. Dziękuję ci, kochane zwierciadło.